No dobra, weź to. Smaży się elegancko. I proszę Państwa, tutaj mały wysyp grzybków, o, grzybek, o, piękny grzybek, o, borowiczek, o, elegancko, tu, kulturalnie, wspaniale, grzybki się pojawili. Dobrze, bardzo. Co my tu mamy? O, grzybek. Tylko niestety troszeczkę obżarty. No, ale jest. I to całkiem spory. Haha. Może to więcej, co? Nie wiem. Może tak, zobaczymy. Teraz filmujemy, ciach. Ale to nie jest to miejsce? No nie wiem. To bo... złota dróżka jest zwana. Ej, na filmie było. No proszę Państwa. To się już ślimaczki dobrały trochę, ale generalnie rzecz biorąc nie jest źle. Piękne. Proszę Państwa, koźlarz grabowy. Malutki, ale jest. Nie pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni w dniu dzisiejszym. No to jest grab. To będzie, proszę Państwa, potrawka z grzybów zebranych dzisiaj, proszę Państwa. Koźlarze grabowe i podgrzybki brunatne. Prawdopodobnie. I proszę Państwa, już się smaży cebulka, tuszy się na palniczku, w bardzo miłych okolicznościach, o tu pod lasem, elegancko, kulturalnie, grzecznie, wspaniale, piesek. Piesek przyszedł, poczuł jak tutaj się gotuje, przyszedł sprawdzić, o, co tutaj pysznego w garnku jest. No dobra, proszę Państwa, smaży się elegancko. No dobra, Państwa, już prawie koniec tutaj gotowania tej wspaniałej potrawy. Proszę Państwa, walory smakowe są na pewno tutaj niepodważalne. Zapachowe również. Tu już powoli schodzą się po prostu okoliczni mieszkańcy tutaj. Także. Nie tylko piesek, ale ludzie. Nie wiem, czy one, słuchaj, czy coś się po nich nie będzie działo. Nie wiem, czy one są wszystkie jadalne. No, zobaczymy. No, proszę Państwa, tutaj już kończymy właściwie jedzenie. Nie była to duża porcja. Grzybków też było nie za wiele, ale świeże. Prosto zerwane z lasu, z gleby. Się tak oszukać. No proszę Państwa, grzybki, maślaki. Jesteśmy w lesie. Piękny dzień. I maślaczki się pojawili. No. Pewno. O, jeszcze jeden maślaczek. O, proszę bardzo. I tu cały zbiór różnych gatunków, prawda? Najwięcej, proszę Państwa, oprócz tych kilku maślaków, tutaj mamy, proszę Państwa, suchogrzybki. O. Suchogrzybki i zajączków kilka. Małe grzybobranie, proszę Państwa, pod Wrocławiem. Jesteśmy w pięknym lesie. Mieszanym w zasadzie. Tutaj dominuje sosna, proszę Państwa.
jest dąb, jest troszeczkę grabu, troszeczkę nawet świerków. Jestem blisko Wrocławia. I proszę Państwa, troszeczkę grzybków. Nie ma tu wysypu jakiegoś szczególnego. Na przykład podgrzybka, tu już o borowikach nie wspominając. Ale suche grzybki są, proszę bardzo. I maślaczki. Troszeczkę maślaków. Całkiem dużo sucho grzybków. No proszę Państwa, dzisiaj piątkowe, popołudniowe, drobne grzybobranie. Nie ma rewelacji, ale odrobinka jest grzybków. O, proszę Państwa, troszkę borowików, kilka koźlarzy, kilka podgrzybków. No i jakoś tam się kręci. To na razie. No proszę Państwa, to jest okaz. No. Tu jest okaz. I tu jest okaz, także nieźle. Siedzuń sosnowy. No, proszę Państwa, szukamy grzybków. I proszę Państwa, już pojawiają się podgrzybki brunatne. O, proszę bardzo. O, hop siup. Hop siup. I tu hop siup. Proszę Państwa, piękne grzybki. O, zdrowe, dorodne, ale niestety niejadalne. Goryczak żółciowy, bardzo gorzki. O, pojawiły się, proszę Państwa, w sosnowym lesie i tutaj jest ich więcej, ciach, 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 no ale nie zbieramy. To tylko oczywiście tak poglądowo te owocniki pozwoliłem sobie zerwać, żeby zaprezentować. O, charakterystyczna taka gąbka, to znaczy hymenofor, o takim różowym zabarwieniu. O, jasne kapelusze, jasne trzonki, jasny brąz kapelusza. O, piękne. Ale niestety nie jadalne. Kolejna, tam jest raz, kolejna. Dwie są. To jest wielkie. Widzisz, a ty nie chciałeś, nie wierzyłeś mi. Nie, no jak nie wierzyłem? O. Tu jedna popsuta. Ale to też chyba nie do zebrania już. To mi się wydaje, że może być za stara, no. Wierzmy, to fajnie takie. No wielkie. Tam jeszcze jest? O, tu jest taka świeższa. Maślak żółty, proszę Państwa, pod modrzewiem. Proszę Państwa, maślaki żółte. Duża ilość tutaj pod modrzewiem. Kurczę, i tam jeszcze, i tam. I proszę Państwa, wracamy z obfitego grzybobrania. Dużo maślaków. O. I tak dalej, i tak dalej.